Naszym celem jest ciągły rozwój oświaty w Częstochowie, mówi prezydent. Widocznym efektem tych działań są kolejne inwestycje w placówki oświatowe, poprawa warunków kształcenia w szkołach technicznych i branżowych. Teraz startujemy z kolejnym programem, który ma wesprzeć zarówno uczniów, jak i firmy, gdzie będą mogli oni zyskać wiedzę praktyczną. W sumie razem 3,8 miliona złotych środków zewnętrznych na projekt, który jest wart ponad 4 miliony złotych. Projektem tym będziemy w stanie objąć prawie 1000 uczniów i uczennic częstochowskich szkół technicznych i branżowych po to, żeby zapewnić im staże u pracodawców. Zyskają sami uczniowie, bo będą mogli odbywać praktyki w realnym miejscu pracy na nowoczesnych urządzeniach, które dzisiaj funkcjonują na rynku. Zyskają szkoły, bo mam nadzieję rekrutacja do szkół technicznych i zawodowych dzięki temu się poprawi. Zyskają również sami uczniowie, bo oprócz tego, że nauczą się zawodu, to jeszcze dodatkowo będą w stanie zarobić 80% wynagrodzenia w formie takiego stypendium, które będzie dla nich za to, że wybrali się na taki staż. To rozwiązanie, które pozwala nam zyskać kolejną możliwość zachęcenia uczniów do wyboru choćby naszej placówki, mówi nam dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, który stara się, aby choćby przyszli kucharze mogli zdobyć jak najlepsze wykształcenie, a teraz będą mogli także otrzymać wsparcie finansowe. Ten bodziec finansowy jest szalenie istotny, jeżeli chodzi o możliwość wyboru kierunków kształcenia w naszej szkole, tych typowo gastronomicznych. I tak jak tutaj zostało już powiedziane na tej konferencji, kontakt z realnym stanowiskiem pracy to jest rzecz nieoceniona, dlatego że szkoła nie zawsze jest w stanie zapewnić fachową wiedzę, technologię, nowoczesne wyposażenie i to, co jest po prostu w tym momencie najlepsze w ramach tego, czego uczymy. Nie tylko samorządowcy i przedstawiciele szkół cieszą się z kolejnej możliwości rozwoju kształcenia technicznego i branżowego, ale co bardzo ważne, pracodawcy, którzy najpierw zyskają uczniów, a potem dobrze wykwalifikowanych pracowników. Do tej pory uczeń technikum nie był moim pracownikiem i nie mógł dostawać wynagrodzenia z firmy. Dodatkowa zapłata na pewno przyciągnie uczni do nauki zawodu w elektromobilności oraz hybrydach i spalinowych silnikach.